Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Tak mówi nam pierwsza księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 14 werset. Oraz tęsknię, oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Psalm 40, werset 2. Tutaj posłużę się pewnego rodzaju opowieścią. Kubuś niedawno nauczył się wiązać buty. Dzisiaj jednak nie mógł sobie poradzić z supłem, który wczoraj zawiązał. Jego siostra poradziła mu: idź do mamy. Kuba posłuchał, poszedł do mamy i pokazał poplątaną sznurówkę. Nie chciał jednak puścić swojego bucika, mimo że mama kilka razy go o to prosiła. Zamiast tego tak nim szarpał, że supeł stawał się coraz ciaśniejszy. Mama próbowała jeszcze przez chwilę mu pomóc, lecz nadaremnie. Po chwili malec zniecierpliwionym głosem powiedział: zostaw, dam sobie sam z tym radę. Mama, kiwając głową, pomyślała: z tej lekcji będzie musiał sam wyciągnąć wnioski. Kubuś zabrał bucika i zniknął w kuchni, zniknął z kuchni. W drodze do swojego pokoju pokazał swojej zdziwionej siostrze nadal zaplątaną sznurówkę i sucho skomentował: mama mi nie pomogła. Czyż nie zachowujemy się niekiedy podobnie do tego małego chłopca? Wołamy do Boga w trudnościach, jednak w gruncie rzeczy chętniej sami staramy się je rozwiązać. W ten sposób uniemożliwiamy Bogu, uniemożliwiamy Mu udzielić nam pomocy i jedynie pogarszamy swoją sytuację. W ten sposób uniemożliwiamy Mu działanie w celu udzielenia nam pomocy i jedynie pogarszamy swoją sytuację. Bóg jednak pragnie być dla nas o wiele więcej niż jedynie rozwiązującym nasze problemy. Chce zdobyć nasze całe zaufanie. Synu, synu mój, daj mi własne serce. Synu mój, daj mi swoje serce, a Twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. Tak mówi nam Słowo Boże z przypowieści Salomona, 23 rozdział, 26 werset. Przypowieści 23-26. W tym celu musimy jednak pogodzić się z tym, że jesteśmy zdani na Niego i Jego łaskę. On bardzo stara się nadać zupełnie nowy kierunek naszemu życiu oraz wypełnić je sensem i nadzieją. Uczyni tak natychmiast, kiedy tylko Go o to poprosimy i zrezygnujemy z własnej dumy i samowoli. Kapitulować i oddać coś w ręce kogoś innego, to przychodzi nam bardzo trudno. Czy rzeczywiście wydaje nam się, że wtedy wiemy i potrafimy wszystko lepiej niż Bóg? Czy jesteś mądrzejszy od Boga? Czy rzeczywiście wydaje ci się, że wiesz i potrafisz wszystko lepiej niż Bóg? Jeśli tak, to zaprzestań tego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. I przestań wierzyć sobie, zaufaj Jezusowi. Przestań ufać sobie, uwierz Jezusowi. Niech Pan Jezus Ci błogosławi.